Cześć, wczoraj testowałam bardzo kiepski podkład marki Essence. Tutaj stoi koło mnie, nie wiem w jakiej kolejności, na pewno te filmy wskoczą, więc pokazuję, że ten. A mówię o tym dlatego, że po pierwsze on miał być fresh i awake i to jest ostatnie, co on zrobił. A po drugie dzisiaj chcę przetestować podkład, który w pewnym sensie jest podobny, ma być podobny, albo przynajmniej producent obiecuje podobnie. I to jest podkład firmy Revlon. Od dawna, dawna nie miałam produktów firmy Revlon, ale chyba prawie każdy chociaż raz w życiu testował Colorstaya. Albo właśnie Photoready. Ten nazywa się Photoready InstaFilter, czyli kolejna firma odcina kupony od Instagrama. I kupiłam go w kolorze 150 Buff, bo taki właśnie z Photoready używałam. Używałam z Revlona 150 i 180, wolałam 180. Kupiłam go wczoraj w Rossmanie na wyprzedaży. Pojemność tutaj to jest 27 ml, czyli taka niestandardowa, podejrzewam, że przez opakowanie. Powiem Wam najpierw, co jest napisane na stronie producenta, ale na stronie amerykańskiej. Dzisiaj fryzurę na nie wiem, na jakiegoś podupadłego elfa. Ale po prostu chciałam spiąć do filmu, a potem i tak sobie zapnę inaczej. Dobra? Słuchajcie, Revlon Photoready Insta Filter Foundation i jest napisane, że on daje oczywiście takie wykończenie bez niedoskonałości, takie bezbłędne, że ma wbudowany blender, który powoduje, że ten makijaż jest perfekcyjnie nałożony zawsze i wszędzie. Innowacyjna formuła, pracuje z Twoim typem skóry, wygładza i tak wyrównuje ton Twojej skóry, żeby zostawić Twoją skórę świeżą, z naturalnym wykończeniem i mamy pełen range kolorów, czyli pełną gamę jest kolorów 3, 6, 9, 12, więc nie taka pełna ta gama, a ja mam czwarty najjaśniejszy, czyli 3 jeszcze wcześniej są jaśniejsze. I teraz tak, wzięłam go z całkowitej ciekawości, dlatego że już od dawna nie testowałam niczego z marki Revlon, a ja generalnie tą markę kiedyś bardzo lubiłam, ona mi się tak pozytywnie amerykańsko kojarzyła. Po drugie, oczywiście był wczoraj na promocji, czyli kosztował jakieś 3 dyszki, bo on kosztuje 60 coś. Dalej zaintrygował mnie ten aplikator. Tu jest coś takiego wbudowane a la gąbka, ale ja Wam powiem szczerze, nie pokładam w tym za wielkich nadziei. Nie chcę za to ciągnąć, żeby nie zniszczyć jeszcze przed użyciem. Nie jestem pewna, czy jesteśmy w stanie to wyjąć i umyć. I tu już, słuchajcie, nawet nie chodzi o kwestie higieniczne pokroju. Nie, ktoś ma jakiś trądzik i jeszcze taki trądzik, wiecie, z ropnymi zmianami, żeby sobie go nie rozsiewać, bo to już jest oczywista oczywistość. Ale o to, że to jest opakowanie dość duże i nawet jak ktoś go będzie używał codziennie, to będzie go używał przez kilkanaście tygodni. Czyli będzie się tutaj kumulować sporo brudu i na skórka i to się będzie robić twarde i zasychać. A nie jest to najbardziej miękka gąbka na świecie. Też nic nie jest napisane, żeby ją moczyć, więc ja jej dzisiaj moczyć nie będę. Mam tylko shake well before use i przekręcić ten dół. Być może moje jakieś tutaj takie, wiecie, znaki zapytania są trochę, jak to powiedzieć, wygórowane, ale no to mi przychodzi do głowy na tą chwilę i o tym Wam mówię. Być może nie będzie tak źle. Na buzi mam serum z marki Fridge i krem pod oczy też tej marki. Próbuję namierzyć jakieś lustro. Więc zobaczymy, bo ciekawa jestem szalenie. Ja jeszcze raz powtórzę, lubię Revlon, a już w ogóle markę Photoready. O, bardzo łatwo wyszło. To nie jest taki klik-klik, tylko kolor chyba będzie mi za jasny. Ale następny był dopiero chyba 200 i był zbyt pomarańczowy. To nie jest klik-klik. Przekręcacie i to od razu wychodzi. Bardzo jasne. To marzę, wiecie. A jak stempluję, widzicie, to się robią dziurki. Zresztą na stronie Revlon jest taki filmik, który pokazuje właśnie, jak aplikować ten podkład. Nie, to mi się nie podoba, dlatego że już Wam mówię, o co chodzi. On marzę, on ściera ten produkt, przez co siada na suchych skórkach na nierówności twarzy. Przerzuca się na pędzel i na czole też spróbuję go gąbką, więc ja go tutaj najpierw sobie wycisnę. Wczoraj myłam trochę pędzli, to idę poczystę. Nakładam pędzlem do podkładu z kolekcji marmurowej i zobaczcie już, jaka różnica, o ile mocniejsze krycie. No szkoda, bo sam koncept tego wbudowanego aplikatora, ja rozumiem, że on może być fajny i nie jedna pani sobie pomyśli, wow,
to nie muszę mieć pędzla, nie muszę mieć gąbki, nie wiem, nie muszę brudzić palców. Ale nie, ja to muszę tu poprawić, bo to naprawdę nie wygląda. Kolor jest mega, mega jaśniutki. Także jeżeli lubicie i używacie właśnie 150 z Color Stay'a chociażby, to jest dobry, jasny kolor też ten tutaj, który nakładam. To jest lekki podkład o przyjemnym średnim kryciu, ale jest mega, mega leciutki. I faktycznie powiem wam, że wygląda całkiem nieźle, jakby na to, jak on jest lekki. Mam tu zawsze, żeby tak wam wyjaśnić, bo czasem się może mieszać, czemu lekki, czy to okrycie chodzi, czy co. Nie, chodzi mi o formulację, że ona jest taka cienka, że nie może nawet, że bardzo płynna, tylko cienka, rozumiecie? Myślę, że wiadomo, o co chodzi. A przy tym ma całkiem niezłą pigmentację, nałożę tutaj, ale tu już rozprowadzę glam spongem. No i do glam sponge'a on się nadaje średnio. Właśnie dlatego, że jest ogólnie do gąbek średnio, dlatego właśnie, że on jest ultra lekki ten podkład i po prostu gąbka go wciąga, przez co tracimy krycie. Dlatego albo jeżeli ktoś chce mega naturalnego, jeszcze bardziej naturalnego krycia, albo raczej jednak pędzlem, tak jak ten jest fajny. Niestety jest mi dużo za jasny, więc to taki red alert dla wszystkich, będę się brązowić zaraz. Niedoskonałości. No jakoś tam przykrywa. To jest taki podkład dla wszystkich, którzy chcą mieć lekki makijaż pod względem, że go nie czuć na twarzy. I lekki pod względem takim, że może nie, że go nie widać, ale jest raczej lekki. Mam trochę takie poczucie, jak go nakładam, że on może lubić... Czemu nie mówicie, że mam tutaj brudne? Mam takie poczucie, że on może lubić trochę jednak przysiadać sobie na suchych miejscach, więc to by był minus. Jest godzina 10, ja uciekam wykończyć ten makijaż i zaraz do was wrócę, żeby wam powiedzieć, czy on wszedł w zmarszczki, wiecie, czy zasnął, co tam się z nim dalej działo, ale na razie nie wiem, jestem ciekawa. Nie powiem ani, że mi się podoba, nie powiem, że mi się nie podoba. On bardzo przypomina ten zwykły Photo Ready. Ja go chyba już nie mam, ale jak mam, to go poszukam. Słuchajcie, wykończyłam makijaż. On, ten podkład, powoli zaczął sobie wchodzić w zmarszczki mimiczne, ale ja go szybko przypudrowałam pudrem sypkim rozświetlającym i jak najbardziej wszystko się wygładziło. Wygląda całkiem ok, jest mega lekki, nie czuję w ogóle, żebym miała jakikolwiek makijaż na twarzy, więc nie ma też żadnego uczucia ściągnięcia. Bardzo dobrze się aplikowało, makijaż ładnie wygląda na nosie wszędzie, nigdzie się nie ściastkował, nigdzie nie powchodził, nigdzie się nie starł, także jak na razie duży plus i zobaczymy się wieczorem. Dobry wieczór, mam dziś wyjątkowo późne podsumowanie testu podkładu, dlatego że jest godzina 23:51. Więc przyznajcie mi, że już mam prawo nie wyglądać i nie mieć energii za wiele. Tak, ale jeśli chodzi o ten podkład, to muszę wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczona i na pewno nie będę aż tak krytyczna jak wobec innych podkładów, których ostatnio używałam, ale krytyczna ze względu na ich zachowanie na skórze i a nie jakieś moje widzimisię. Podkład, słuchajcie, za to jak jest lekki i jak ładnie w sumie się utrzymuje, bez kompletnie żadnych poprawek, naprawdę zasługuje na brawa. Owszem, jak widzicie, mam wytartą brodę, mam wytarte w koło nosa, owszem, troszeczkę może się czoło świeci, ale jak ja go nałożyłam, która o 10 jest, północ, więc same powiedzcie, że on wygląda naprawdę przyzwoicie. To jest przede wszystkim bardzo lekki podkład. Jeżeli wy chcecie coś, co jest mega, mega lekkie, prawie taką wodnistą ma formułę, a jednocześnie ma całkiem przyzwoite krycie, to myślę, że to będzie coś dla was. On też nie zastyga, nie ściąga, nie czuć go na twarzy. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, za co bym mógł dostać malutkiego minusika, to za to, że się wyciera. No ale znowu nałożyłam 10, jest 24, więc wydaje mi się, że wygląda generalnie przepięknie, tak? No ja go kupiłam na promocji w Rossmanie za 3 dyszki, więc tym bardziej jest to świetny podkład moim zdaniem. No mi był bardzo jasny ten kolor 150 buff, także raczej powędruję dalej w świat, bo aż tak blada nie będę. Jeśli chodzi o ten aplikator, to nie jest najlepszy pomysł. Powiem wam, że nawet nie do końca wyobrażam sobie go używać, tego aplikatora tutaj, do jakichś poprawek. Raczej wyczyścić się tego nie ma, bo nie da, bo tutaj nie ma żadnych instrukcji, jak to zdjąć i wyczyścić. Wydaje mi się, że jednak ostatecznie jest to niehigieniczne i niefajne. Nawet nie tyle niehigieniczny ze względu na jakieś tam bakterie, żeby mógł nas zaszkodzić, ale na to, że on po prostu z resztkami podkładu i naskórka będzie sobie tak, wiecie, ten brud się będzie na nim nabudowywał, więc pod tym względem jestem raczej na nie. Także tak, ja uciekam spać i to tyle na dziś. Do następnego razu, buziaczki.